No dobra, dobra, moi drodzy, zabieramy się. Mam nadzieję, że wszystko... Czegoś nie zapomniałem. Mam dzisiaj chwilę czasu. Ja w końcu ogarnę wysyłki, które miałem okazję mieć już, nie wiem, przez 2 tygodnie temu. Ale tak dużo się działo. A są tutaj prawdopodobnie drukarki. One mi służyły do tej pory za barykadę przed klientami, ale można powiedzieć, że już się ich nie boję. Dobra, rozpakuję to wszystko, bo to jest bardzo ważne, żeby to rozpakować i sprawdzić. To są drukarki, które są bardzo tanie eksploatowane. Ja je zakupiłem tylko po to, że w dobrych czasach zakupię do nich głowicę i ewentualnie odsprzedam dalej, ale na pewno ta pierwsza głowica, która przyjdzie, chcę ją przetestować na kanale i zrobić z wami test tej głowicy. A co za tym idzie? Jedną, jeżeli będzie wszystko poprawnie, to jak najbardziej podarować komuś z was w konkursie. A w końcu trzeba by było z tym porządek zrobić. Także weźmiemy jedną sztukę, zobaczymy, co to dokładnie jest warte. A na razie nie będę miał czasu, żeby wszystkie rozkładać, ale porządek by trzeba było powoli robić. Może tą zostawmy sobie do rozpakowania i sprawdzenia, co to dokładnie jest. Kupione chyba jeszcze w zeszłym miesiącu. Nawet gdyby się nie powiodło z tymi głowicami, powiem wam szczerze, to w historii sprzedałem ich tak wiele, że to jest idealne rozwiązanie nadawców części, których zawsze w mojej branży jest mało. Części do drukarek atramentowych, one po prostu nie istnieją. Ja je biorę właśnie z takich, to widzicie, transportów. Kupuję zdekompletowane maszyny. Później mogę ewentualnie naprawić kolejne. Tam jakąś lampę zbiłem, jeszcze tam jest szkło. Mógłbym się za tą cholera zabrać. Ale to spokojnie. I wtedy mam możliwość naprawienia kolejnych urządzeń. O, tam jest pełno szkła. Kurde, trzeba by było w końcu z tym porządek zrobić. Nie wiem, kiedy tą lampę zbiłem, ale będzie grubo czasu. Dobra, idziemy. Jest zbita lampa. Fajna była. Zobacz, LEDowa. Ja zbiłem jakimś kartonem. Bo bardzo fajna lampa. No, to była taka kula, która świeciła na różne kolory. Chciałem ją któremuś dziecku podarować. Nie zdążyłem. Uderzyłem drukarką. Zostało mi jedynie to. Po tym całym temacie. Zobaczmy, czy to świeci. Nie ukrywam, że było to, nie wiem, o Jezus, lata temu. Nie, może z rok temu. Pamiętam, że coś tam rzuciłem i pękło. Ale działa. Ciekawe. Może coś z tego zmontuję. Jak będę miał chwilę. Teraz wezmę trochę tego, posprzątam. Jest okazja do porządku, to go robię. Naprawdę chciałbym już normalnie klientów puszczać powoli do sklepu, a nie obsługiwać pod drzwiami, ewentualnie na telefon. Dzisiaj jadąc do pracy, słuchajcie, byłem dużo, dużo wcześniej. Dostałem SMS-a na parkingu, czy dzisiaj w ogóle pracuję. Się okazało, że klient był ode mnie odsunięty o jakieś 10-15 metrów. Pisał do mnie SMS-a, ja mu odpisywałem z samochodu. To było bardzo zabawne, bo jak wyszedłem, to oczywiście jak wszyscy chodzą w maskach, to średnio, żebyśmy się poznawali. Bo ja tak na dobrą sprawę swoich wieloletnich klientów czasem nie poznaję, jak pod drzwiami stoją w masce. Po oczach tak, jak już często bywali, to oczy są zwierciadłem naszym i poznamy. Ale to, powiem wam szczerze, ciężko poznawać ludzi. Wszyscy chodzą w maskach, zabiegani, smutni. Tak nam się wydaje, bo nie wiadomo, co pod tą maską jest, czy nie ma szczerze uśmiechniętej gęby. Bynajmniej jestem zawsze uśmiechnięty. Staram się być, chociaż jestem często cholernie zamyślony. I jeszcze coś tam zostało.
zostało. Tutaj jeszcze mamy na deser za chwilę kanonę. Tutaj mamy już dawce części. Tutaj też coś mamy. I tu coś mamy. I kartkę zaraz wracam, jak wybywam. O, i dwie dychy nawet mamy. Poniedziałek czy wtorek, na pewno, moi drodzy, jak mnie oglądacie, będę miał też bez 110 całkowicie sprawne. Obiecał mi mój dobry znajomy, który ma dostęp do tych drukarek, 6 ostatnich sztuk przesłać. One będą oczywiście dalsze sprzedaż dla moich klientów, którzy szukają tanich urządzeń. Nie tanich, tanich eksploatacyjnie, bo one kiedyś kosztowały już tam 300 zł, nawet chyba tanie. Teraz niestety ta cena w tym czasie podskoczyła i jest w granicach, kręcące się w granicach 400, ale nie. I tak jest to bardzo, bardzo fajna drukarka. No myślę, że tyle czasu już ją na rynku. Ona tyle czasu na rynku jest. No jest, jestem za krótki. Nie dam rady. Wejdź na razie tu, a później się tam zajmę. Dobra, to mamy trochę uporządkowane. Ja teraz wezmę, moi drodzy, rozpakuję jedną sztukę i zobaczymy, co ona jest warta. Nawet jak nie będą warte, koszt zakupu nie był wysoki, ja na pewno spożytkuję je na części, bo tyle sztuk, co sprzedałem w tej historii, to na pewno części i na pewno będą jakieś usterki, które będę musiał rozwiązać, które będę musiał po prostu pomóc tym klientom. Tak to wygląda. Ale nadawcy części, świeży sprzęt. Zaraz porysuję obudowę, a jak będzie okazać się, że te głowice będą dobre, to jest trochę porysowana, ale nie chodzi o to, bo moi drodzy, głowic drukujących nie ma. Są widoczne ślady, że ona gdzieś tam była użytkowana. No dobra, zobaczymy. W internetach można je kupić bez głowic. Ja mówię, ja je kupiłem stricte, typowo na części, żeby mieć możliwość przetestowania tej drukarki, zobacz, i sprawdzenia, czy jest godna uwagi, jeżeli chodzi o same głowice, bo drukarka ona na pewno funkcjonować będzie. Głowica jest najczęściej integralną częścią urządzeń. I to tak wygląda, moi drodzy. Dobra, karton na bok. Dobra. Tutaj jeszcze coś wczoraj nie rozpakowane. Co to jest? Jakiś towar. O, jeszcze jakieś tusze. Dobra. Kurde, nie teraz. Dobra, a teraz kanon. Kanon, który już też parę dni leży. Muszę w końcu się za niego zabrać. Nie lubię tych kurde taśm, bo mnie później irytują. Rozwijają. Ciężko to wyrzucać. Worki przedzierają. Kurwa. Wyrzucę to później. Czas mam? Mam. Dobra, to teraz porządna robota. Uczynek u kanona z rana. Zobaczymy, co możemy dla niego zrobić. Wsadziłem kartkę do kserokopii. Ta kartka. Podobny jest problem z jakością wydruku. Nie wiem, czy się też nie kończy jakoś atrament. Zobaczmy. A4. Niech przejdzie i zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że jeszcze nie ma czasu. Nie. Jeszcze mam ja czas. No dalej, bierz tą kartkę i rób cokolwiek. No jest adekwatnie, zobaczcie.
kiepska jakość wydruku w kolorze czarnym. Jest to Canon na dwa wkłady. To je zdemontuję i zobaczymy, czy one są zatkane, czy co z nimi, tak na dobrą sprawę. Moim zdaniem ten tu już jest pusty jak puściutki. Ten bynajmniej. No, pusty, już nic nie ma. A przy okazji naszykowałem sobie klip, wsadzę, może być problem. Dobra, to idziemy szukać. Atrament i igła. Dopełnimy, odessamy i zobaczymy, jaki będzie efekt. Generalnie te wkłady bardzo... Gdzieś tutaj mam z cienką igłą. Tu jest Canon, dobra, bije. Mam nadzieję, że przejdzie ta igła. Jak nie, to będziemy improwizować. No nie, nie. To jest... very big. Zawsze sugeruję, jak klienci do mnie telefonują, żeby igły do aplikacji używać jak najgrubszej. Można tam dekielek ściągnąć, nie byłoby z tym problemu, natomiast trzeba go później wklejać. Ale myślę, że ja... No właśnie, jest. Nie, to jest gruba. Tu jest cienka. Idziemy. I takie igły w aptece, słuchajcie, kupicie za psie grosze. Nie wiem, czy stracicie 3 zł, jak kupicie w komplecie ze strzykawkami. To jest cienka, bardzo. Dobra, ta jest cienka. I ona powinna nam tutaj bez najmniejszego problemu. O, zaaplikujemy. To jest 545, ale teraz nie jest napisane, w której wersji. Ja nie będę go chciał przepompowywać. Warto by było wziąć, moi drodzy, jak ona ma mały przekrój, to może trochę wylatywać. Warto by było to, jeżeli macie czym, macie ten sprzęt, pod kątem ją wbijać. Teraz po takim napełnieniu efekty w Canonie są czasami marne, bo są. Nawet tutaj nie za bardzo odbija. Można założyć go w tym momencie. Można również, zobaczcie, ja wam coś pokażę. Można również, dziękuję, na razie moją odłożę na bok. O, tak. Sprawdzimy i założyć ten wkład. On już lepiej odbija, sami widzicie. Założyć ten wkład i zrobić czyszczenie. On przepchnie ten atrament. Ale znalazłem te klipy typowo dla Canonów. Je się zakłada. Tak już kiedyś pokazywałem na kanale. O, w ten sposób. I spróbujemy odessać. Zobaczcie, jak ładnie się wysysa. Nie? Jakąś część atramentu, powietrza, które się tam namagazynowało. Wyciągnę delikatnie, żeby nie pobrudzić. I teraz rękawiczki koniecznie. I zobaczcie, teraz jest gruba krecha, która mówi nam o drożności tej głowicy dużo lepszej. Dobra. Zobaczmy. Prawą kieszeń, prawą. Kolorem się zajmę później. Ale najpierw by trzeba było sprawdzić koniecznie ten czarny. Dobra, i teraz zobaczmy. Ta sama strona po napełnieniu jest tutaj. Zróbmy kopię czarno-białą i zobaczmy, co się będzie działo. Uważam, że ten klip jest bardzo pomocny przy Canonach. W HP-kach jest wiele innych sposobów i te głowice aż tak... Ja zauważyłem, że bez odessania jest większe prawdopodobieństwo dobrego napełnienia koloru głowicy czarnej niż... przepraszam, głowicy do HP niż do Canonów, ale tutaj w tej sytuacji te klipy idealnie zauważyliście, że nadają się właśnie do tego typu czynności. Jaki będzie wydruk? No całkowicie inny. Czyli napełnienie samego wkładu, zauważcie, i użycie takiego klipu jest naprawdę rewelacyjne do Canonu. No, no to jest, tak było, oczywiście ja napełniłem. Bez napełnienia przy opcji czyszczenia prawdopodobnie też by się polepszyła jakość wydruku. Natomiast no, w tym momencie, słuchajcie, no to jest rewelacja, jeżeli chodzi o wydruk. Jeszcze z kolorem to samo spróbuję,
ale widzi się, że zdaje to egzamin. Także jeżeli macie kanona, ta opcja napełnienia i ta opcja odessania tuszu jest rewelacyjna. Dziękuję, moi drodzy. Przede wszystkim spokojnego weekendu wam życzę. Ja zabieram się do pracy, bo jak sami zauważyliście, jest jej dość sporo. Cienką igłę schowam, bo ona jeszcze się przyda. Pamiętajcie, w aptece grosze to kosztuje. Cudów nie ma. A na pewno zaoszczędzicie do sporo. W ogłowice 545 wersji XL nawet w tym momencie po Allegra chodzą w jakichś chorych pieniądzach. Ja szczerze wam powiem, że już nie zamawiam do sklepu tych głowic, bo jak mam klientowi powiedzieć za kompletnie 160-170 zł, to jest wręcz niewyobrażalna drukarka o wartości 200 zł. No tak to wygląda w takich realiach jesteśmy. Dziękuję za atencję. Masz Canona. Coś takiego. Ja znalazłem, mam parę sztuk, jeżeli potrzebujesz, odezwij się do mnie. Ewentualnie mogę ci coś takiego po prostu podesłać. Nie mam ich dużo, bo to przez pomyłkę zamawiane. A czy będą jeszcze u mnie? Ciężko mi powiedzieć. Wiem, że komuś ostatnio też pomagałem ten klip. Po prostu dosyłałem po zakupie atramentów do napełnienia. Ale zdaję egzamin. Zwykły klip. Dwie gumki są do koloru, do czarnego, do tego strzykawka i to wszystko. Całą robotę robi. Dziękuję. Cześć. Do następnych dni po weekendzie zapraszam was oczywiście już na kolejne treści, a dzisiaj zabieram się do pracy. Dzięki, łapka do góry, komentarz. Podeślijcie treść dalej, bo na pewno ktoś szuka przede wszystkim czegoś, co dobrze mu napełni kanona i da mu możliwość po prostu drukowania. Dziękuję, moi drodzy. Dziękuję jeszcze raz. Zdrowia, cześć.